Siema, witajcie, podejście numer 2. Hotele mamy. Trzeba się naszpicować. Troszeczkę jeden. Drugi. Jeszcze. Dobra, mamy naostrzono. Mamy. No to. Kapę. I jedziemy. Tak, zmieniłem sobie broń. Mianowicie z paraliżu przełączyłem na wodę. Wiem, że to żywioł będzie miał ogień. Właśnie, tak zaczął się być grubej rury. I potraszczę. Zazieć pasz. Jazda na plecy. No i ładowanie. I jedziemy mu w czachę. Napij się. Pięknie. Mam początek bardzo, bardzo przyzwoity. Tyle teraz nie spaść. Pięknie. Trzeba przyznać, początek bardzo fajny. To było takie głupie z mojej strony. Nie poleciałem na niego na żywioł. Nie zetnuję. Oj. I las go. Raz, dwa, trzy. Las. Raz go. Przodu. Raz. Pięknie. Wiem wam, teraz wyjątkowo dobrze poszło. Przynajmniej początek. Robi szczela, niedobrze. Raz, dwa, trzy skoki muszą być, bo wybuchnę. Dobra. Ojej. Puk. To nie wiem, gdzie jestem, dobra. Okej. Puklem. Zaczynamy się. Unik. Jest okej. Dobrze, ale musimy się na oszcz. Raz, dwa, trzy, cztery. Okej, na stronę. Rozładowuj się. Get. Teraz na niego. Nie wiem, czemu w poślizg nie wpadłem. Nie wiem, czemu teraz nie dostałem w ogóle. Ale nie będę się czepiał. No, powiem wam, przyzwoicie. Przyzwoicie nam teraz poszło. Bardzo mi się to podobało.
podejście numer 2. Do góry są sople. Można je zrzucić teoretycznie na niego. Zobaczymy, czy nam się uda. Dobra. Proszki. Bo one się już skończyły. Dobra. Ten drugi. Leczenie i lecimy. Czekajcie, nie. Nie, dobra. Raz, dwa, trzy, cztery. Mamy broń naładowaną. Czeko. Pięknie. Ale teraz zlamiłem. Tam jest jeszcze jeden. Pięknie, powiem wam, pięknie. Chodź tu. Dobrze. No. Teraz to ładnie idzie, nie to co na pierwszej walce. Chodź do mnie. Ten drugi. Tutaj pode mną. Pięknie. Aj! Nie zrobiłem rozładowania. Nie, czy nie. Nie, nie byłem. Dobrze. No, teraz to kurde idzie. O! Hehehe, w dupala! I w dupala, mój drogi. Oj, oj, oj. Dobrze. Dobrze, jest dobrze. To też, lecę tu, podnoszę to. Nie mam pojęcia co to jest, ale z niego wyleciało. Wow! Zjeść kolejny posiłek. No jakoś nie mam teraz czasu na to. Dobra. To co, atakujemy? Ajajaj. Dobra, uciekaj, uciekaj, nie atakuj, nie atakuj. Bądź tak miły, nie atakuj. Okej, okay. Atakował, ale nie mnie. Teraz też mnie nie atakuje. Co ty robisz? Dobra, pos, raz, dwa, trzy, miodu. Dobra. Co on zrobi? Zanoszę i broń, teraz. Okej, okay, ucieka. 4. Kolejna ostrzona. Gdzie ty uciekasz? Tam. Polecimy. I teraz jest troszkę kicha, wam powiem. Bo tam będzie mi coś mocno apesu. Tylko zrobimy tak. Zrobimy tak. Damy się do obozu, bo w obozie możemy wziąć pociągi. Tak. Jak nam się przyda, to miałem zabrać niestety. No, jest aż tak. O, inaczej tam byłoby bardzo ciężko, aby na pewno musielibyśmy pilnować. Ej!
Wypij to, nie turlej się, chopie. To w cyrku jesteś? Okej, okay, a zresztą nie jesteśmy daleko, bo tutaj walczyliśmy teraz, więc mogliśmy sobie na to pozwolić. Dobra, no to co? On już jest tam, więc pewnie od razu na nas poleci. Jesteście? Raz. Dwa. Leczenie. Mam tu załadowane? Nie. Mam załadowane z błyska. No. Lecimy. Raz, dwa, trzy. Gdzie dostaniesz ty? Au. Oj, oj, oj. Wow. O kurde. Rozładowanie chodu. Teraz. Pięknie. Pięknie. Prawda, tym go nie trafiłem, ale to się mówi. Mam naładowany tu. Może się uda? Udało się. Ale czy zdetonuje? O! No, nie zwróćcie uwagi. Ej, ej, ej. Pi. Okej. Na to nie wchodzimy, bo to może wyciągnąć. Pułapka. Ale jeszcze nie do końca wiem, jak się ją detonuje. Co robisz? Ucieka? Ucieka. Teraz sobie. Chodźcie tutaj do mnie. Siup! Wyleczeni. Dobra. Lecimy. O, jest prawie martwy, super. Wreszcie nam się coś udało lepiej niż zwykle. Patrzymy. Teraz beczek użyję. Też będzie na dzień dobry, jak ładnie się to. Do siebie. Nie z nim. A kurde, nie mamy teraz już tych. Tył powinien. Ej. Ej, nie! Możesz to zabrać? Powiedz, że możesz to zabrać. No, zacznijmy od. Albo dam jedną pomoc, tak? Coś wymyślimy. Ale najpierw to. Nie mam prostu. Idziemy. To. Chwilę wolnego, tak żeby się na mnie nie skupił. Raz.
Teraz. Wziąć to? Dobra. Raz, dwa, siupa! Ale mu wskoczyłem. Bęk, moi drodzy! Jeszcze mój fantazy czachę zrobiłem. No. I o to chodziło, moi drodzy. Tak to się miało właśnie skończyć. Góry buszki. Chodź po prawej. No i o to, moi drodzy, właśnie chodziło. Ostra ubita. U was podejście drugie tak naprawdę było puste. Nie było tak łatwo niestety. Wreszcie mi bardzo... Znaczy... Ostra nie jest trudnym przeciwnikiem. Problem jest w tym, że jej animacje czasem jedna od razu wchodzi w drugą i no, nie jesteście się praktycznie w stanie obronić. No sorry, Batory. No chance. Ale udało się. Mamy tę sprawę zaliczona. Także misja udana. Pięknie. O! Proszę bardzo, tej nocy. Wielka pała. Tu mamy klejnocik, klejniczkami mocy. Super. Jest to szczyta. O, tu mamy klejnot miazmatów. Ozdoba wzmacniająca umiejętności odporność na kieliny. Aha, i to w sumie się przyda na tego. Okej, tak? Bardzo, premia razy dwa stalonu. Za pierwszym razem podejście pięknie zakończone. No i o to chodzi. Bardzo ładnie. Jeden stary smug zaliczony. Został jeszcze jeden i musimy się spotkać jeszcze z naszym generałem. Generałem... Mirałem... No, głupim bossem. Nie jest źle. Zobaczymy, czy będzie jakaś kaczszczęka. Bo w sumie nasi archeolodzy... Nie archeolodzy, tylko geolodzy bardzo chcieli go dorwać. Nie wiedzieli, czy wytrzyma. Nie. I co? No nic, nie chcieli. Zwykła informacja został. No dobra. Słuchajcie, to został nam Kuszala do Ara, ale spotkamy się jeszcze z Kapitanem trzeciej floty. Gdzie to była badawca? Tej może być. Już nie pamiętam. Ale chyba tak było, że ta trzecia właśnie tym balonem mieliśmy to walczyć. Teraz właśnie nie jestem pewien, czy to była trzecia, czy to była czwarta. Trzecia. Tak, tutaj. Opa! Tu jesteś. Szukałam cię. Wybierasz się do gijącej doliny. By poszukać starszego smoka, tak? Byłam tam tu niedawno. Był tu niedawno admirał. Powiedział mi o tym. Cóż, pozwól, że wszystko ci wyjaśnię. Wydzielina z doliny robi się coraz gęstsze. Odkryła to ta kobieta, kiedy prowadziła dochodzenie w terenie. Na szczęście od razu poinformowała mnie o tej anomalii. Zaobserwowaliśmy już razem fenomen, kiedy przybyłam na miejsce trzeciej floty. Udało nam się ustalić, że gdzieś w tej wydzielinie musi czaić się jakiś potwór. Istnieje szansa, że to właśnie ten starszy smok, że to właśnie ten starszy smok, matko,
Tadeuszu, lepiej nie traćmy czasu. Dowody znajdziesz na samym dole, dnie doliny. Kiedy zbierzesz ich wystarczająco dużo, zgłoś się do zespołu badawczego badań ekologicznych. W porządku? Świetnie. Okej, czyli to w sumie... czemu mi dali teraz, a nie wcześniej? Co dolinę, czyli tam też byśmy musieli śladów szukać. Natomiast tutaj będziemy musieli... to będziemy... no powiedz... zabić jeszcze Uzhala do Ara. A to w kolejnym odcinku. Także wreszcie się udało. A widzimy się w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, subskrypcja do góry. Na lewo macie film dobrany specjalnie do waszych indywidualnych preferencji. Oraz cała ta seria. Także trzymajcie się. Szczelka. Cześć.